Podniesione zostały kilka kwestii, może zacznę od pierwszego, od zaufania do zawodu. To jest, jeżeli przeczytamy i skupimy się na treści debaty, która miała miejsce przez wiele lat, mówiło się co do zasady, i to była podstawa, że obniżyło się zaufanie do informacji finansowej. Informacja finansowa to jest proces, w którym uczestniczy również biegły rewident. My w sposób niewłaściwy przenieśliśmy to dyskusję, debatę, mówiąc, że mamy ograniczone zaufanie do biegłego rewidenta. My mówimy tutaj jedynie o badaniu sprawozdań finansowych, taki był przedmiot rozmowy. Nikt nie podważał jakości usług zawodowych biegłego rewidenta w innych obszarach. Zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ ma przyjęta przez biegłych rewidentów praktyka na jakość informacji finansowej. Jeżeli cały czas mam przed sobą tą pierwszą stronę Zielonej Księgi, która mówi, że sprawozdania biegłych rewidentów banków i instytucji finansowych nie informowały o tym, co wiedział biegły rewident. I de facto reforma, a przecież te sprawozdania były już badane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań, bo wiemy dobrze, że ten segment rynku już dawno jest wykonywany, obsługiwany w tych standardach. Więc ta informacja, ta niekompletna, powiedzmy, informacja spowodowała, że rynek odczuł pewien dyskomfort co do tego, czy sprawozdawczość finansowa, informacja finansowa, która również ostatecznie jest też dostarczana przez biegłego rewidenta, jest kompletna. I na tym polegały również zmiany na samym obszarze MSB i jeżeli spojrzymy na rozporządzenie, to są rzeczywiście dodatkowe informacje dotyczące tego, czego dowiaduje się biegły rewident w trakcie badania. Z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, jedyne miejsce, w którym odczytałem, że jest ograniczone zaufanie do badania, to są dokumenty regulatora europejskiego. Spotykając się z inwestorami, teraz jako prezes Krajowej Rady, z Giełdą Papierów Wartościowych, z Polskim Instytutem Dyrektorów, emitentami giełdowymi, pracodawcami, wieloma partnerami, Związkiem Banków Polskich, KNF-em, nie odczułem, proszę Państwa, nie odczułem żadnego cienia wątpliwości co do tego, jak ważna jest rola biegłego rewidenta. Również jako praktyk mam klientów, fakt upadku Enronu, fakt rozpoczęcia debaty na temat reformy rynku badań nie spowodował, że nagle zarząd usiadł ze mną i powiedział: Panie Krzysztofie, no niestety to Pana badanie wydaje mi się jakieś o niskiej jakości, no musimy chyba zrobić jakąś zmianę, może skorygować cenę, a może powinniśmy zrezygnować z tego badania. Nie było takiego sygnału ani od rynku, który ja obsługuję jako mały praktyk, ale również nie było takiego sygnału od uczestników rynku, więc nie chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę, że mam wrażenie, że raczej regulator europejski stworzył debatę, która poszła w innym kierunku. Niemniej zgodzę się z tym, że reforma systemu audytowego rzeczywiście ma na celu skorygowanie tego istniejącego systemu badań sprawozdań finansowych do stanu pożądanego w tych obszarach, w których dotychczas nie zadziałał, a nie zadziałał w obszarze jednostek o znaczeniu systemowym. Jeżeli spojrzymy sobie, nawet rozmawiałem wczoraj z Jarrettem Deckerem, którego Państwo wczoraj słyszeliście, i zgodził się co do tego, że skoro w danej gospodarce nie wystąpiły negatywne sygnały tego, że system badań sprawozdań finansowych nie działa skutecznie, to nie ma potrzeby dokonywania korekty w tym obszarze. Wtedy dokonujemy korekty w systemie i również w przedsiębiorstwach, to jest w skali mikro też, kiedy coś nie działa, kiedy mamy dowody na to, że działa nieefektywnie. Dlatego samorząd biegłych rewidentów w odniesieniu do tej reformy, dlatego stoi na stanowisku, że powinniśmy wprowadzić to, co jest minimalne, no chyba że są rzeczywiście twarde dowody tego, że w innych obszarach coś nie funkcjonuje, i wtedy jesteśmy gotowi w interesie publicznym zgodzić się, no nie tyle zgodzić, co przyjąć, bo to nie jest kwestia zgody, tylko przyjęcia dobrych rozwiązań dla interesu publicznego. Jeżeli mówimy o przyszłości zawodu, ja widzę, że my identyfikujemy naszą przyszłość z kształtem systemu nadzoru publicznego, i to jest błąd, to jest błąd. My powinniśmy patrzeć szerzej, my powinniśmy uwzględniać reformę nadzoru publicznego jako czynnik, który ma wpływ
na nasz zawód, ale to nie jest czynnik, który warunkuje przyszłość, bo przyszłość należy do nas. To my jako samorząd, jako organizacja powinniśmy zidentyfikować to, gdzie chcemy być za 20 lat. To, że ten kształt dzisiejszej organizacji, on wynika bardzo ze specyficznej, historycznej zaszłości. Te 25 lat temu, kiedy zmienialiśmy i wchodziliśmy w system gospodarki rynkowej, musieliśmy odbudować wiele instytucji rynkowych, musieliśmy odbudować rynek, procesy rynkowe. I wtedy kluczowym elementem oczywiście tego procesu jest informacja finansowa i rola biegłego rewidenta. I wtedy stworzona została organizacja, która została de facto zaprojektowana na badanie sprawozdań finansowych. Tylko dzisiaj to potrzeba czasu jest inna. Kluczowy nasza usługa to jest badanie sprawozdań finansowych, ale znaczenie w kompetencji biegłego rewidenta w innych obszarach jest bardzo ważna. My powinniśmy wykorzystać nasze kompetencje i jestem przekonany, że większość z nas wykonuje te inne usługi, wykorzystując wiedzę, która jest potrzebna w procesie badania. To jest taka, na tym nie chciałbym zajmować się czasu, bo są jeszcze inni paneliści, bo mógłbym o tym mówić wiele.